Słownictwo na dzisiaj. Rower. Das Fahrrad. Das Fahrrad. Rowery, gdyby ich było dwa lub więcej. Fahrräder. Die Fahrräder. Części rowerowe. To tutaj, to jest koło, czyli das Rad. Nieprzypadkowo nazwa rower składa się ze słowa fahr, przedrostek fahr, od czasownika fahren, jeździć, i od rzeczownika rad, koło. Czyli Fahrrad, jakby się uprzeć, oznacza jeżdżące koło. Dwa koła. Die Räder. W tym przypadku zwei Räder. Zwei Räder. Rama. Der Rahmen. Z tamtej strony łańcuszek. Łańcuch. Die Kette. Die Kette. Część, na którym siedzimy. Der Sattel. Der Sattel. Wspomnę również, że Sattel odnosi się też siodło, jeżeli chodzi o jazdę wierzchem, na koniu, czy na innym zwierzęciu, ale najczęściej na koniu. Der Sattel to jest siodło. W rowerze der Sattel to jest siodełko. I jeszcze wspomnę temat der Sattelzugmaschine. To jest... Traktor, w sensie ciągnik. Wiecie, do naczep od tira. To rzecz, którą możemy hamować. Bremsen, to jest hamować. Ich bremse, hamuję. Ich habe gebremst, hamowałem. Natomiast sam hamulec to jest die Bremse. Amortyzator. Nie wiem, jak jest amortyzator. Amortyzator? Nie. Cholera, dałeś mi zadanie, wiesz. Chyba najważniejsze. I sama czynność jazdy rowerem to jest Radfahren. Jeździć rowerem. Znaczy, pewnie znacie taki zwrot, że ich fahre mit i podajecie jakieś środek lokomocji, tak? Ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit dem Zug. Natomiast czynność jazdy rowerem załatwiamy jednym czasownikiem. Możemy to zrobić. Radfahren, czyli jadę rowerem, ich fahre Rad. Ja chciałbym pojeździć rowerem, ich möchte Radfahren. Oni jadą rowerami, sie fahren Rad. Oni chcieliby pojeździć rowerami, sie möchten Radfahren. I w czasie przeszłym oni pojechali rowerami, sie sind Rad gefahren. Sie sind Rad gefahren. A to z tyłu za mną to jest der Fahrrad. Okej, dzięki.